Siemano mordeczki, z tej strony Hexo. W tym filmie będziemy testowali błędy z TikToka w Fortnite. W tym przy okazji przetestujemy sobie błąd na nieskończonego expa, na darmowe skiny i naprawdę jeszcze więcej, także koniecznie oglądać ten film do końca, żeby nie przegapić żadnej z tych rzeczy. Oczywiście, jeżeli jesteście tutaj nowi, no to zasubskrybujcie ten kanał wraz z dzwoneczkiem. A jeżeli ten film wam się spodoba i chcecie więcej filmów z testowania błędów w Fortnite, to zostawcie tutaj łapeczkę do góry i już bez przedłużania zapraszam was do oglądania. Nie żebym was podpuszczał, nie? Ale nie dacie rady tutaj wbić 2000 łapeczek do góry. Ale jeszcze zanim przejdziemy do pierwszego błędu, to przypominam, że jeżeli wam uda się znaleźć jakieś ciekawe błędy, triki bądź cokolwiek takiego na TikToku, to możecie mnie pod nimi oznaczać. Moja nazwa na TikToku to Hexo przez 5o, a teraz przechodzimy do pierwszego błędu i będzie to błąd na expa. No i tak jak tutaj widzicie, ziomek otrzymał go dość sporo, więc tak, wchodzi on dokładnie w to miejsce, idzie nadzwyczajnie w świecie teraz do helikopterów i teraz w tym oto momencie, okej, tutaj pomiędzy dwoma helikopterami jest Secret Room, tutaj idzie do góry, tutaj jest jakiś pomidorek, no i tutaj dostaje w tym momencie masę expa. Także lecimy to sprawdzić. Okej, także ja już jestem na tej mapie, w tym momencie rozpoczyna się giereczka i teraz przydałoby się znaleźć tutaj grapplera, tak jak miał ten ziomeczek, więc bierzemy tego grapplera i w tym momencie schodzimy sobie po prostu tutaj. I tam mamy te dwa helikoptery, okej, to wygląda dość ciekawie w sumie, ale dobra, przechodzimy sobie tutaj i tutaj gdzieś od prawo od tego, okej, jest Secret Room. Więc dobra, jesteśmy w tym momencie, idziemy tutaj do góry i tutaj jest pomidorek. Okej, więc uwaga moi drodzy, czy ten błąd na expa zadziała? Uwaga, uwaga i idę, dostanę expa. Okej, 600, 1000, okej, nie jest aż tak źle, 3000 expa dostałem. O, jeszcze leci w górę, ej, co jest grane? Ej, dobra, dostałem całkiem sporo, ej, dalej dostaję tego expa. Okej, więc dostałem całkiem sporo tego expa, gdzieś koło 7 czy 8 tysięcy. Wydaje mi się, że dość dobry wynik, także no niestety nie jest tyle, ile właśnie na tym TikToku, czyli właśnie 50 tysięcy, więc no niestety muszę uznać ten błąd jako po prostu niedziałający. Okej, więc teraz przechodzimy do kolejnego błędu. Jest to błąd od JKI'a i w tym oto momencie on leci tutaj na statuę. Okej, w tym momencie leci na samą górę tej statuły i tutaj stoi przy ścianie. I okej, to nam zakrywa pół właśnie tutaj ciała. I okej, emotka ta, co jest w karnecie, właśnie jest tutaj, nas cała zakrywa, okej. I możemy to zrobić też z tą emotką, okej. Więc tą emotkę akurat mam, więc jestem również koło tej oto wielkiej statuły fundamentu. Więc w tym momencie musimy sobie wejść tutaj troszeczkę do góry, żeby właśnie podlecieć tam do tych głośników. Musimy sobie przejść tutaj, no i w tym oto momencie lecimy właśnie dokładnie w tamto miejsce do góry. Więc okej, tutaj musimy sobie podlecieć, okej. No i tutaj lecimy dokładnie w to miejsce i czy ja tutaj w ogóle mogę wejść? Okej, mogę wejść i czy w tym momencie będę niewidzialny, jeżeli użyję emotki śpiewaj razem? Bo no niestety, ale nie mam tego imperialnego marszu, więc uwaga, uwaga, w tym momencie używam tej emotki i co jest grane? Ej, dobra, to działa. Ale naprawdę się tego akurat nie spodziewałem, więc to jest dość dobra miejscówka na przekąpienie. Czy mnie tutaj w ogóle widać jakkolwiek? Nie, nie widać mnie absolutnie. Jedynie co, to widać mi troszeczkę moje buty, ale no, myślę, że z takiej pozycji, gdzieś jak ktoś tam będzie na przykład stał, to absolutnie nie ma opcji, że ktoś mnie zauważy. Także to działa i według mnie to naprawdę bardzo fajnie. A jak na przykład to wygląda z jakąś emotką typu, nie wiem, taką? No też myślę, że z daleka to przeciwnicy mają dość spory problem, żeby was zauważyć. Ale jeszcze ciekawi mnie, jak to będzie na innych takich emotkach, o właśnie takich ruchowych, typu na przykład to. A to też tak średnio wygląda. Mamy jeszcze na przykład, nie wiem, UFO. No UFO tak trochę ten. Dobra, weźmy, nie wiem, jeszcze to. Ej, to też w miarę fajnie wygląda. Ej, to też wygląda dobrze na kładzie. Także możecie tutaj potestować jeszcze jakieś emotki, jeżeli będziecie chcieli, więc jak najbardziej to działa. No i polecam sobie to użyć, ale tak z umiarem, żebyście nie dostali bana. No i najlepiej, żebyście nie pokazywali tego filmu Epicowi, bo wtedy wiecie, no, będzie przypał. Okej, więc kolejny błąd to Rocket Ride the Ripso. Okej, także sprawdzamy, jak to wygląda i czy... Co jest grane? Ej, co? Na tym... Okej, także no, tutaj nie pozostaje mi nic innego poza sprawdzeniem tego. Okay, także jesteśmy w trybie kreatywnym i w tym oto momencie muszę wziąć sobie wyrzutnię pił i to chyba tyle, co będzie mi do tego potrzebne, tak mi się bynajmniej wydaje, więc wybudujmy sobie teraz po prostu takie rampki, tak z dwie w górę i spróbujmy to zrobić, więc musimy tak strzelić, myślę, że gdzieś tutaj, okej.
Let's go! Co jest? Mamy to! Ej! Dobra, byłem na tym. Let's go! Okej, okay, więc już wiem, że to działa, ale czy... O kurcze pieczone, czekajcie, to jest tako, musicie? Cyk! Działa! Let's go! Tylko tutaj mnie coś gliczuje, ale jadę, dobra. Jadę, ale tutaj ta piła znika. Ale działa! Dobra, także już wykminiłem, jak to się robi, bo jest to dość w sumie banalny taki protip, jak będziecie to robili. Więc tak, budujecie sobie coś takiego mniej więcej, bierzecie to przed siebie, teraz po prostu jak będziecie skakali, bierzecie max w dół i cyk, na samym końcu i jedziecie, tylko że... Tam jest bugowało i... Okej, także teraz przechodzimy do ostatniego błędu. No i będzie to błąd na zdobycie darmowych skinów poprzez mapę w trybie kreatywnym. Także zobaczymy, czy to rzeczywiście zadziała. Więc okej, kod wyspy, wpisujemy sobie ten oto kodzik, klikamy sobie cyk. No i przechodzimy na tę mapkę. Zobaczymy, czy rzeczywiście coś dostanę po wejściu na tę mapę i zrobieniu tego, co było na tym TikToku. No mam nadzieję, że rzeczywiście dostanę, ale... Więc moi drodzy, jedna z takowych budek jest atrapą, a najdokładniej ta. Gdy sobie do niej podejdziemy, to mamy tutaj przycisk Secret Room, więc idziemy do Secret Roomu i w tym oto momencie mamy tutaj tak zwaną windę, elevator, ale potrzebujemy do tego karty, także... Więc chwilę postałem, no i karta się zrespiła sama, także naprawdę bardzo super, więc okej, bierzemy tą kartę, klikamy sobie tutaj Open Door i w tym oto momencie okej, jesteśmy w windzie, jesteśmy w elevatorze i co to tako, jadę, dobra, o tutaj jest up, lecimy up i... Mogę jeszcze up? Nie, nie mogę, ale Renegade Rider. Skin Renegade Rider. I to się w ogóle nie zmienia. Czy to jest podrobiony automat? Taki, o, po prostu? Nie mam pojęcia, ale dobra. A, bo tutaj jest, że tutaj nie ma przedmiotów. Dobra, klikamy Climb Loot. Bierzemy to parę razy, tak wiecie, dla pewności, żeby nie było. Dobra, i w tym oto momencie klikamy Exit. Okej, okay, więc w tym momencie musimy sobie zakończyć grę, no i oczywiście wrócić do lobby i to jeszcze zrestartuje Fortnite'a. Zobaczymy, czy to rzeczywiście zadziała, więc robimy powrót do lobby, moi drodzy. I uwaga, czy rzeczywiście coś dostanę, czy rzeczywiście otrzymam tutaj jakiegoś skinka, więc uwaga, uwaga. Przechodzimy do szafki, przechodzimy do niedawnych. Dobra, więc zrestartowałem moją grę i w tym oto momencie jestem po raz kolejny właśnie w lobby. I uwaga, czy może coś dostałem po restarcie gry? W niedawnych? Nie. Nie dostałem nic. Super. Jak piszę sobie tutaj Renegade, to się chyba nazywa na je... O. Oczywiście, mamy tutaj... O, to. No, także to nie działa. Więc moi drodzy, dziękuję wam za obejrzenie. Jeżeli obejrzeliście ten film do końca, to możecie napisać w komentarzu błąd, a ja przypnę wam serduszko. Taka, wiecie, nagroda za obejrzenie całego filmu. No i oczywiście przypominam, że jeżeli chcecie więcej filmów z jakichś błędów, to zostawcie tutaj łapeczkę do góry, a jeżeli wam uda wam się po prostu znaleźć jakiś ciekawy błąd, trik, bądź też cokolwiek takiego na TikToku, to możecie mnie właśnie wtedy pod nim oznaczyć. Moja nazwa w sobie to Hexo przez 5O, także w Fortnite mam no troszeczkę więcej. O, mam tutaj Hexo przez akurat 6O, ale na TikToku jest o jedno mniej. Także tak to mniej więcej wygląda. No i ta seria w sumie zazwyczaj wam się podobała. No i jak coś, to jeżeli te błędy przestaną działać, to wina tego, że Epic zobaczyło ten film. No. Dobra, trzymajcie się, życzę wam miłego dnia, bądź też wieczoru, w zależności o której godzinie oglądacie ten materiał. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć! Pow!